Hello, hey, it's Tommy Leo. Today I'm gonna show you a Parkour Generation Parkour Park in London. A tak na poważnie, to poskaczemy. Pokażę wam halę w Londynie, która znajduje się tutaj. Hala, która tutaj się znajduje, nie jest duża. Od razu to mówię, nie jest duża. Ona zawsze gdzieś tam na jakichś Insta nagraniach wyglądała spora, ale nie jest duża. Co prawda mają bardzo dużo sprzętu, setupu, którego mogą przestawiać, ustawiać jak chcą. I on znajduje się tutaj, za tymi blokami. To jest w ogóle ciekawe, że mają betonowe bloki. Jestem ciekaw w ogóle, jak oni to przenieśli tu i tak dalej. Ale po prostu zróbmy konkretny trening, zobaczmy, jak się tutaj skacze. No dobra, kontynuujemy naukę moich laszów. Tu jest fajny lasz, bo to już nie jest lasz do lasza, tylko to jest już lasz do keta. Sprawdźmy stopy. Takie 7,5 do 8. Tylko może ja wezmę materac. Wydaje się ciężkie. Nope. Ręce pękają mi w szwach, zostawiam ten element, ale zobaczcie, jaką mają tutaj fajną zasadę, że jeżeli chciałbyś inną muzykę, to czy musisz zrobić 10 po. O, mają tutaj bardzo super skrzynie, które nie wymagają tego, że pomóż mi, dwie osoby będziecie przenosić na siłę skrzynię. Tylko jest tutaj taki patencik, wyjmujecie rureczkę, opada w dół, musicie kopnąć, bo inaczej nie zadziała. Wsunięte, jest na kółkach, przenosimy tak jak chcemy, a zmieniamy na double konga. Zobaczymy. I już głowa mówi, elo. Psychika mi nie wyrabia. Ale spróbujmy to połączyć. Tik tak, do fronta. Wysokość około metra. Spróbujmy. Ale słabo ląduje. Wszystkie silikonki Movement Generation, Parkour Generation z całego świata, czyli tam, gdzie mają miejscówki, to stąd mają gumki. Z Brazylii, jest z Ameryki,
są angielskie, są jeszcze inne. Kurde, literatura o parkurze, no niesamowite, nie? Co mają w tym miejscu. Fajne, naprawdę bardzo klimatyczne miejsce, nie? To... Dzisiaj z Leonem poskaczemy. Ciężko jest to ustać, bo na górze jest strasznie ślisko. Jest taka powierzchnia jak mokra barierka. Ale na pewno na pamiątkę kupimy silikonkę. Ogólnie to kolekcjonuję takie rzeczy. Mam tego sporo. Może kiedyś wam pokażę. Czuję się powoli wykończony. Nie wiem, chyba trzecią godzinę już tutaj jestem, ale naprawdę jest mega miejsce. Jakbym mógł, to bym taki dzień spędził tutaj spokojnie. Ale jesteśmy ograniczeni tym, że działanie sali jest od 10 do 18 i wtedy mogę trenować. Po 18 są zajęcia i sala jest po prostu wyłączona na tak zwane, w tak zwanym open gymie, tak? Czyli już nie mogę sobie przyjść poskakać, tylko muszę przyjść na zajęcia ewentualnie. No dobra, myślę, że na dzisiaj będzie tyle. Powiedzcie, co myślicie o takim miejscu. W rzeczywistości chciałbym sam takie stworzyć w Polsce. Zobaczymy, czy mi się kiedyś uda. W takim razie pamiętajcie o subskrypcji kanału, daniu lajka i dzięki bardzo, do zobaczenia, cześć!